śmieszne filmiki w internecie, wpadki Straży Miejskiej, zostaw łapeczkę i wiedz, co dzieje się w państwie. Drogi mistrzu, mi oglądania, hej, trzymaj się tego, to jest pach. No cześć, mistrzu, witam was bardzo serdecznie z tej strony. Karolek, 95 po prostu. Karolek, dobrze, wiecie, zobaczmy, u kogo przychodzicie na filmy tego. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w niedzieli. Jesteśmy w niedzielę w kolejnym odcinku śmiesznych filmików w internecie. Moi drodzy, dzisiaj zacznę przede wszystkim od tego, że jest niedziela i godzina 12, więc będą kolejne filmiki, oczywiście będzie rymowanka, ale chciałem was wszystkich teraz serdecznie w tym momencie, wszystkie osoby, które to oglądają, robią taką jedną zasadniczą rzecz. Wchodzą na Facebooka i o tej 12, kiedy ja dodam post, czyli w tym momencie, zobaczcie, tutaj sobie leci gdzieś tam mój Facebook, jakieś tam zdjęcia pododawane i tak dalej, prowadzę taką fajną zabawę na Facebooku, że piszę sobie siema, siema, tutaj jest napisane siema i oczywiście wszystkie osoby, które to napiszą, ja będę starał się w miarę możliwości każdemu odpisać, albo przynajmniej osobom, które gdzieś tam, wiecie, będą się angażować i będę wysyłał im mistrzowskie łokcie, takie fajne emotikonki, także to powinno wam się bardzo spodobać, a przy okazji będziecie wiedzieli, że to nie jest żaden fake, że to jest mój Facebook, on teraz dostał weryfikację, bo jest kilka fanpage'ów, które się pode mnie podszywa, także to nie jest fajne, a przy okazji możemy zrobić coś fajnego i też będziecie wiedzieli, mogli śledzić mnie oprócz Instagrama na wszystkich socialach, także taki wstęp początku. A dzisiaj, moi drodzy, będziemy oglądać A dzisiaj będziemy oglądać, moi drodzy, Straż Miejską. Polską Straż Miejską, która zrobiła niefajne rzeczy, bądź fajne rzeczy, bądź fajnie się zachowała, bądź niefajnie się zachowała w jakichś określonych ludzkich dość, ale prawdziwych sytuacjach życiowych. No i, moi drodzy, oczywiście rymowanka, bo na to czekacie, czyli niedziela 12, rymowaneczka, let's go. Okej, więc jedziemy z rymowaneczką o Straży Miejskiej. Nie chcesz dostać syn po pysku? Straży Miejskiej weź nie pyskuj. Dobra, dobra, rymowanka, dobra, oglądamy filmiki, let's go! Więc tak, na początek, Straż Miejska, nieodśnieżony samochód, dobre, witamy w Polsce, okej, czyli filmiczek, który ma 74 tysiące wyświetleń, ale jest bardzo prawdziwy i raz też miałem taką sytuację, zresztą zobaczycie na filmie, może ja najpierw zacznę puszczać go, albo nie, najpierw opowiem, bo będę wam przeszkadzał w oglądaniu go, w każdym razie miałem taką sytuację, że dostałem mandat za co, na czym później złapałem policję. Także, nieważne, policja, Straż Miejska, nieważne, dzisiaj Straż Miejska, jedziemy z filmem. Dlaczego ten samochodzik jest zaśnieżony? Dlaczego samochodzik jest odśnieżony? Krótka piłka. Ja się pytam, dlaczego ten samochodzik jest zaśnieżony, to ty też się... Ulala, czy będzie bójka? Zobacz, kurwa, są zaśnieżone. Garda? Ale spokój, pełen spokój. O co chodzi? O co chodzi? Stary, zmień maskę. Tak, dostałem za zaśnieżony mandat. O. A to jak jest samochód? No nic, jest zaśnieżony samochód. Można, no i co? Jeździć? Nie można. Ja mandat dostałem od władzy Straży Miejskiej. Tak? Tak. No to widzisz. No to widzisz, ale dostałem mandat Straży Miejskiej, no to trudno, no to widzisz. Na szybko, moi drodzy, no wiecie, jeżeli będą takie sytuacje, w których naprawdę chcecie być wścibscy i zwracać, znacie się na prawie i zwracać uwagę Straży Miejskiej na to, że robią błąd w niektórych momentach, jak jesteście hardkurami, nie chcecie dostać gazem pieprzowym, ani żadnej reprymendy poważniejszej oraz nie zostać spisani, to zróbcie, co do was należy, czyli podejdźcie i powiedzcie, robicie źle i też jesteście tylko ludźmi i weźcie to zrozumcie dalej. A drugi filmik nazywa się To jest Polska, odcinek czwarty i oczywiście, jak trzyma się tematyka tego filmu, będzie oczywiście tutaj Straż Miejska. Także jedziemy z koksem, let's go. Nie. Proszę to wyłączyć. Ma pan prawo, synie, życie. Pan funkcjonariuszem publicznym. A proszę mnie nie dotykać. Mam prawo to robić. Proszę? Proszę o dokumenty samochodowe. Mam prawo to robić. Nie ma problemu, najmniejszego. Dobrze, że twarz jest zakryta, może o to chodziło. Nie no, w Straży Miejskiej z tego co wiem nie trzeba się wylegitymowywać, ale na pewno policji. To są takie tipy, które wam się przydadzą. Ogólnie przeszukiwanie torby. No właśnie, ten pan nie jest agresywny, więc czemu legitymowanie? Myślę, że mogę. W jakim celu? Bez sensu. Moment, czy on jest z policji? Nie, nie pokażę wam dokumentów. No i właśnie, bardzo dobrze, to jest osoba doinformowana. Ale nie, lepiej pokazać, żeby nie mieć problemów. Oczywiście nagrywać można, jest do tego prawo. Dobrze, poczekam na pana. Okej, czyli będzie tutaj spisywanie tego pana, którego prawdopodobnie legitymowali wcześniej, czyli jest właśnie w tak zwanej policyjnej suce Straży Miejskiej i później prawdopodobnie... Dlaczego ten pan leży na ziemi? Dlaczego ten pan leży na ziemi? Ale mam prawo tu stać. A co pan powiedział? Czy mogę pan powtórzyć? Dlaczego ten człowiek leży na ziemi? Proszę pogotowie wezwać. Ten pan być może potrzebuje pomocy. O właśnie, tak? Ale mądrze. Może kajdanki panowie użyjecie? Proszę, proszę naprawdę usunąć. I za to są dyscyplinarki, moi drodzy, także jak złapiecie Straż Miejską na tym, easy. O co tutaj chodzi? Bo na razie wszyscy drą ryja na targu i nic nie wiem. Ale jaja.
O Boże! Aha, bo ktoś handlował pod sklepem i zabrali. Nie, jakby policja to zrobiła, to jeszcze easy, ale straż miejska. Ale jaja! I ktoś sobie handlował owocami i został po prostu... Oj, 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 tutaj może być nawet złamanie z przemieszczeniem. Ale dlaczego taki tłum? Nie, to było chyba tylko przejechanie po nodze. Albo to coś cięższego. Oj, został potrącony pan. No nieważne, podejdę dalej. Do panów zapytać się... Czemu nie myją szyb? Oficjalnie. Dzień dobry. Czy wyłączyli pracę urządzenia pomiarowego w momencie, jak się zatrzymałem? Ja nie wiem, czy tutaj są przekroczone warunki promieniowania mikrofalowego. Chciałem się o to pana zapytać. Proszę bardzo, pytam. Nie wiem, o co chodzi, ale to prawdopodobnie będzie jakaś spina. Dawaj, otwierajcie. Chciałem się pana zapytać, czy wyłączył pan pracę głowicy pomiarowej w momencie, jak się tutaj zatrzymałem? Rozumiem, rozumiem, nie szarpię drzwiami, nie szarpię drzwiami, otworzyłem zwykłe drzwi. Prowokuje pan nas. Tak, prowokuje was, to prawda, proszę, dlatego że pan jako funkcjonariusz jak robisz błąd, się no to ma prawo się bronić, nie da się sprowokować. Ja no się właśnie. Okej. Okay. Dalej pytam, czy wyłączył pan pracę głowicy nie, pomiarowej w momencie... Okej, okay, czy ta głowica w momencie jak ja tam stanąłem... Nie przypytam się. Proszę odpowiedzieć. Odmawiam. Takiej odpowiedzi, tak? Odmawiam odpowiedzi. Czyli pan czy nie wie, pan czy pan odmawia? Odmawiam jakikolwiek odpowiedzi. Dobrze. Bardzo. Czyli pan wyłączył czy nie wyłączył? Jeszcze jedno pytanie. Odmawiam odpowiedzi. Okej, okay, dziękuję bardzo. Do widzenia panu. Proszę zadzwonić na policję. Szybko, zaskoczył samochód ich. Na chodniku, na dojściu do... Po to, żeby tu przyjść mandat wlepisz, tak? Mm. Ale to jest prawda, jeżeli sprzedaje się owoce pod sklepami, właśnie pod Biedronką, to jest taka tendencja, że Straż Miejska przyjeżdża, zgarnia bazar, zgarnia interes i koniec. I za to samo ludzi karzecie. No właśnie. To jest nie fair. To jest dopiero wyrabianie normy, słuchajcie. Młody wódka nabraliśmy? Ludzie biedni swoje owoce szanują, kupują, czy nawet hodują w jakiś sposób na swoich farmach, czy nie wiem, w ogrodach. Nie przeszkadzam, i próbują tylko sprzedawać pod sklepami. Prawo od kogoś, to samo stosujcie. I to jest się karcone, do i to jest troszeczkę nie fair, bo wiadomo, że takie duże sklepy przejmują prywaciarzy, więc to się, wiadomo, opłaca ludziom, żeby przyjść ze zdrowymi rzeczami, nie napompowanymi. Proszę bardzo, jak Straż Miejska no, dba dokładnie. O to, żeby naród ich kochał. Przykre, ale w niektórych sytuacjach prawdziwe. Ale nie należy wsadzać wszystkich do jednego worka. Są panowie ze Straży Miejskiej, którzy na pewno są w porządku, tak samo i policji. Dalej, sytuacja. Żeśmy nie nosili, tutaj wziąłem sobie truskaweczkę w tym miejscu. Ja tu już kończę. Proszę iść się tam zapytać, czy ja to nie pamiętam. Zobacz, proszę do pana do butu, zapraszam do radia. Ooo, i co będzie spisane? No też wydaje mi się, że kolejny raz handel. I zobaczcie, czym zajmuje się Straż Miejska. Zatrzymywaniem miejsc, w których ma miejsce, bądź miał miejsce, jakiś handel, czyli właściwie niestwierdzona i niezarejestrowana działalność jakaś tam gospodarcza, w skrócie firma, która zajmuje się sprzedawaniem, bądź jednostka, persona. Straż Miejska powinna naprawdę zajmować się poważniejszymi rzeczami. Teraz proszę mi powiedzieć, za co chce pan tego pana zabrać na komisariat? No właśnie. Cyganki, chodźcie tu. Słucham, za co chce pan tego pana wziąć na komisariat? Za co? Po co? Ale co pan robi? Pan jest Polakiem? Pan jest Polakiem? Co pan jest Polakiem? A ten gościu bez nosa był. Nagrywaj. Za co chcecie tego pana wziąć na komisariat? Słucham. No bo kupił nie te buraki, co trzeba przecież w sklepie. Pod jakim artykułem? Słucham, pod jakim artykułem? Co tu się dzieje w tej Polsce? Co tu się dzieje? Pod jakim artykułem? Za co chcecie tego pana wziąć na komisariat? Słucham! Patrzcie, ale to jest zadane proste pytanie, na które mają obowiązek odpowiedzieć, tak samo jak my mamy obowiązek wylegitymować się. Oni mają powiedzieć, za co będziemy cierpieć, być, wiecie, zabierani na komisariat. Wszystko. Dobrze, że to jest nagrywane. Za co chcecie tego pana wziąć na komisariat? Słucham. Pan nie jest rzecznikiem tego pana. Ty masz prawo wiedzieć. Za co? Zapytaj. Oczywiście. Zapytaj. Funkcjonariusza publicznego. Jest przestępstwem. Słyszałeś to? Słyszałem, nagrywam cały czas. Wie pan to spokojnie? Wie pan to spokojnie, czy... Odpuść mnie. Jesteś prawo. No właśnie, stoi sobie gościu, pali papieroska, chilluje sobie, idzie, robi zakupy. Co ja ci zrobiłem? Powiedz. Pytam się pana, czy będzie pan stał. Ale powiedz mi, co ja ci zrobiłem. Już. Tu nie ma rozmowy, to jest nieludzkość. Patrzcie, wyciąga coś, kajdanki chyba, mam nadzieję, że to nie jest żaden gaz. Nie będę się ganiał.
zganiał. No nie, no... latał za nim jak dzieciak. Dobra, tu mamy... ciekawe podjechanie pod mur, prawda? Uniwersytetu Nauk Przyrodniczych w Świebodzinie po lewej stronie. A tutaj mamy Straż Miejską, która będzie wykonywała pewnie wyrok i będzie rozstrzeliwała małe biedronki pod tym murem. Ewentualnie, no oczywiście to jest zabójstwo, chociaż kula, pocisk jest większy od biedronki, więc ciężko w nią trafić, więc to ciężka egzekucja. Nie, tak poważnie to nie mam pojęcia na razie, na czym polega film, a to pewnie jest postój w miejscu niedozwolonym, albo będzie jakaś niedozwolona czynność, ewentualnie zobaczmy. Wyciągają pewnie jakieś zwłoki i to są osoby, które mają tylko oczywiście samochód i strój Straży Miejskiej. O, zakładanie blokady na koło. O, to ciekawe. I to zostaje... Aha, dzięki za oglądanie, wszystko, tak? I to zostało udokumentowane przez samochód, który posiadał kamerę umożliwiającą właśnie rejestrowanie takich zdarzeń. Na przykład te kamery też są bardzo często, słuchajcie, używane, kiedy po prostu jedzie się samochodem i właśnie legitymuje się jakieś wypadki... Legitymuje, no wiecie, dokumentuje się jakieś wypadki, które mają miejsce, bądź też właśnie jakieś dziwne wydarzenia się łapie i to często służy jako dowód w sprawach właśnie tych przestępstw, bądź tych właśnie wypadków. Także, moi drodzy, tyle, przejdźmy do podsumowania. Więc moi drodzy, dzisiaj oglądaliśmy Polską Straż Miejską i oczywiście to jest w cudzysłowie taki pośrednik policyjny, pośrednik policji tej organizacji, który no tak naprawdę z tego co zobaczyłem to zajmuje się tylko zatrzymywaniem ludzi handlujących, gdzieś tam prowadzących prywatne działalności, oczywiście niezarejestrowane, dlatego to jest w jakiś tam sposób karane, nie odprowadzano oczywiście od tego podatek, czyli sprzedawanie owoców na czarno pod sklepami, to jest chore, że my w Polsce musimy mieć takie problemy z tym, że takich rzeczy po prostu robić nie wolno. Oczywiście, że to jest jakoś tam w prawie, ale to niech państwo da zarobić, a nie na przykład ja nie jestem, wiecie, nie pracuję dla państwa, muszę płacić ogromne podatki. Moi drodzy, tyle. Dzisiaj zapraszam was tutaj na mojego Facebooka, tak jak mówiłem, możecie wejść, oczywiście polubić posty, które gdzieś tam dla was wrzucam. Oczywiście dużo zdjęć wrzucam, także naprawdę wydaje mi się, że fajnie. No i żebyście też nie lubili jakiś fake kont, żebyście weszli tutaj na to konto facebookowe Karolek. No i oczywiście, jeżeli chcecie, subskrybujcie mój kanał na YouTube, moi drodzy, tyle. Dzięki serdecznie. No i standardowo, no tak już się nauczyłem, wejdźcie na Facebook. Na Instagram, kupcie mi wszystką koszuleczkę. I moi drodzy, podejrzewam, że w następnym tygodniu albo za dwa tygodnie wchodzą nowe wzory do sklepów. Także wyczekujcie, będzie dużo konkursów na Facebooku, także tym bardziej zapraszam was na Facebook, bo będzie wystarczyło udostępnić, napisać jakiś komentarz i będzie szansa na wygranie nowych rzeczy, przepraszam najmocniej, ze sklepu. Też jestem tylko człowiekiem, mam prawo beknąć. Żegnam z wami serdecznym i szczęskim okiem, anotacje dawno się zsunęły, a ja się suwam z fotela. I żegnam z wami serdecznym i szczęskim okiem. Do zobaczenia już za tydzień w sobotę i w niedzielę i wtorek, czwartek, kolejny odcinek. Puh!